Dzień dobry, dzisiaj dalsza część naszej wędrówki. Właśnie się obudziliśmy i przywiózł nas pan właściciel na stację. Na stację. Gryfów Śląski, zaraz wam pokażę tą stację. Jesteśmy tu sami, cisza jest. Pociągi są co godzinę do Jeleniej Góry, ale budynek mają duży. Co prawda nic tu nie funkcjonuje i jest nieczynny jakby ten budynek. Tam jest poczekalnia, która jest zamknięta. Ale budynek ładny. I mają nawet 3 podziemne przejścia, aczkolwiek nikt z nich nie korzysta, bo tam jest chodnik i można przejść. A teraz jedziemy do Jeleniej Góry. Jedzie nasz pociąg. Zobaczcie, jakie tu pociągi jeżdżą, jak tramwaje. I to jest cały pociąg. O. Godzinę później dojeżdżamy do Jeleniej Góry. Pogoda jest taka se. I być może będzie padał deszcz. No i to jest centrum Jeleniej Góry. Mamy 3 godziny do autobusu do Karpacza, więc sobie tutaj zjemy gdzieś śniadanie. Tak wygląda deptak. Tu sprzedają pieczywo, warzywniak. O, i tam jest chyba centrum. Tam idziemy. No i proszę, tutaj mamy centrum. Empik się zamknął. Tutaj jakieś salony kosmetyczne i tak dalej. Szukamy jakiejś fajnej restauracji. Tam Marcin poszedł koło Rossmana. No ładnie jest, tylko że kostka brukowa, której ja nienawidzę, jak idę z tymi. Jedna taksówka stoi, o, druga tam podjeżdża. Kostka powoduje, że kółeczka w walizkach się psują, a my zawsze z walizeczkami. No, to tak wygląda. O, tu jakaś pizzeria jest. Całkiem piękne zadupie. Malutkie, no ale ładne. O. Śniadanie zjemy tutaj. Całkiem fajne miejsce. Takie zakątki są. I można sobie zjeść podobno dobre śniadanie i dobre ciasta. I znowu mięsko, bo tam na inicjacjach buddyjskich nie było mięska. Jest to mięsko i parówki, i jajeczka. No, angielskie śniadanie w Jeleniej Górze. Wygląda dobrze. Tego jeszcze nie grali. Tego jeszcze nie grali. A ty co? A ja tam muszę tutaj zająć się swoimi rzeczami i napić herbatki. A jednak mamy szczęście, bo zobaczcie. Byliśmy na śniadaniu i po śniadaniu zrobiło się tak. Idziemy trochę zwiedzić tą Jelenią Górę. To jest chyba ratusz. Tutaj taki placyk jest główny. Nie jest tu brzydko. I dużo jest takich rzeźb, wiecie? Zobaczcie. Takie o, tu mu wystają nogi. I to jest szczudlarz jeleniogórski. Wahan Bego zrobił. Fajna rzecz. Podoba mi się. Lubię takie rzeczy. Tam jest więcej takich rzeźb na tym placyku. Neptun jeleniogórski. Korzystając z wolnej godziny, idziemy do Muzeum Karkonowskiego. Zaczynamy od budownictwa wiejskiego. Nie zrobię tej chatki całej, ale taki dach jest. W Rumunii byliśmy w takim fajnym muzeum. Wchodzimy tutaj do środka, bo można filmować, więc zobaczymy, co tam jest. No i proszę, mamy piec kaflowy zielony, łóżko i kołyskę dla dziecka. Widzicie to? Chyba tak. Łóżko takie... Bym musiał pod, nie wiem, 1,40 m ma to łóżko. Tam mamy szafę. Jest 1914 roku, to nie jest taka stara. Aha, prawda? Czyli wojna się zaczęła wtedy pierwsza. Tutaj pani, nie wiem co robi. Aha, przepraszam. Pani chciała przejść, ale tutaj wygląda jakby w mudrze miała jakąś rękę. Mamy zegar, mamy takie czepce jakieś, stół z krzesłami. No i tutaj mamy... rodzaj krosna, nie wiem jak to się nazywa profesjonalnie, ale no, no jedna izba pewnie tu pani sobie z pracuje i stołem. No kuchnia, / living room, a tutaj mamy maszynę do mielenia tych no do robienia mąki. Lokalny art, to co mnie najbardziej interesuje. Oczywiście tutaj mamy te
Jezuski i Maryjki, no bo to naturalne, prawda? Proszę. Lokalne ubranka. Tutaj pan i pani z tamtych czasów. Są też takie pokazane bogaci mieszczanie, jakie mieli meble. Tu jest na przykład taka gablotka z talerzami. A tutaj mamy portrety tychże ludzi. Tu mamy taki sekretarzyk. Nie no, ładne. To jakiś taki bardzo dziwny, niby trójwymiarowy obraz. Po prostu są takie... O, i tutaj też. Zobaczcie. Garnków i monet wam zaoszczędzimy, bo zazwyczaj pokazujemy, więc sami sobie obejrzymy tylko. Ale tu wam pokażę, tu są takie makiety pociągów. Jest ich całe mnóstwo, ponad 100. I pokazuje pociągi z różnych czasów, a ten na przykład oprócz tego, że wiózł ludzi, to jeszcze służył do transportu czołgów. A tu mamy sanki, ale zobaczcie, jakie to są hamulce. Tak, z hamulcami. Takie na trzy osoby, no? Fajne. I wazoniki. Mają tutaj podobno największą kolekcję wazoników i szkła w całej Polsce. Tak więc tego wam pokażę troszkę, żeby film o talerzykach i szklankach nie trwał 10 godzin. Ale naprawdę mają tego sporo, a w zasadzie ogromną ilość. I zakończymy tym. Marcinowi się spodobał. A tutaj są chusteczki do nosa. Jeszcze nigdy w muzeum nie widziałem chusteczek do nosa. A tutaj są wielokolorowe. No i tutaj były całe salony, gdzie te chusteczki się dobierało. I do garderoby, i do potrzeb, i zapotrzebowań, i tak dalej, więc tak to wyglądało. Ale najczęściej były to wzory kraciaste. Czasami tylko jakieś kwiatuszki, bo ja na przykład pamiętam, że moja babcia miała z kwiatuszkami takie chusteczki, a czasami też takie jakieś o na przykład. I teraz wam przeczytam, bo dla mnie też jest to interesujące. Chusteczki były używane od czasów starożytnych do wycierania palców podczas jedzenia, do przenoszenia przedmiotów jako chustki na głowę lub szyję, do opatrywania ran i tak dalej. Wyższe klasy społeczne używały czasami linianych chusteczek do wycierania nosa. Reszta społeczeństwa wydmuchiwała nos w dłonie. No i fajne. W czasach nowożytnych cennie ozdobione chusteczki stały się modnym dodatkiem, czyniąc je bezużytecznymi dla ich właściwego przeznaczenia. W baroku chusteczki do nosa były zdobione koronką. Wraz z pojawieniem się tabaki chusteczka rozpoczęła swoją podróż powrotną do bycia przedmiotem użytkowym, a ze względu na trudne do zmycia plamy z tytoniu trafiła z powrotem do kieszeni. Używanie bawełnianych chusteczek do wycierania nosa oraz usuwania potu i łez ugruntowało się w XIX i XX wieku wraz ze zmieniającymi się gustami mody i rozwojem świadomości na temat higieny. Tyle o chusteczkach. A w kolejnej sali mamy coś, co mnie mało interesuje. Koronki. Ale też nie widziałem koronek w muzeum. Dlatego je uwiecznię, bo nie widziałem jeszcze tylu koronek różnych lokalnych wzorów, które zdobiły mieszkania. Takie motylki robili z koronek. Takie o, bardziej finezyjne. Tutaj to już chyba bardziej sexy, takie czarne koronki albo do żałoby. Wszystkie koronki pochodzą ze szkoły koronkarstwa księżnej von Pless. A oto sama księżna von Pless. W koronkach oczywiście. O, i ostatni pokój to jest współczesność. To mi się podoba. To też mi się podoba. To fajne też. Ze szkła. A to mi się nie podoba. Mi się to podoba. A mnie telefonik. I to jest też świetne. No, takie ciekawe. Dziwne. Laleczka z saskiej porcelany. Twarz miała białą jak pergamin. I kolekcja luster. Wow. To jest piękne do łazienki. No, śliczne. Super, bardzo łazienkowe lustro. Piękne. I to lustro też jest takie piękne. Ale lustra są za duże i nie wychodzą.
Ale to jest śliczne, takie śliczne. Te wazony z Piechowic z 1903 roku, one wszystkie trzy. Ale co, podobają ci się? Bardzo mi się Bo ja podobają. Dwa pokazuję. A tu drugie dwa. I trzecie dwa. O, tu jeszcze lustereczko wyszło. Jedno. Akurat niewielkie, więc się mieści. O, zobaczcie, a tu jest kufel duży i ten duży ma dwa uchwyty. Nie wiem, dlaczego teraz nie podają, jak czasami są dwulitrowe kufle, takie ogromne, trzeba się męczyć, a mogliby skorzystać już z historycznych dokonań ludzkości i po prostu mieć dwa uchwyty. Byłoby łatwiej pić. I wyobrażacie jak sobie, jak fajnie? Wchodzicie sobie na przykład do tej, do kuchni i szkło tak świeci. Super. No to żegnamy Jelenią Górę i teraz idziemy do Karpacza, a z Karpacza będzie następny. Mam nadzieję, że będzie ładny ten Karpacz, wiecie? Zobaczymy. W każdym razie nie będziemy teraz w tym filmiku pokazywać Karpacza, tylko w następnym. Pozdrawiam.